Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Trenerze, to taki falstart, jeśli chodzi o wasz sezon, początek, czy, bo też nie ukrywajmy, początek trudny, bo i derby lokalne ze Strażakiem i mecz na wyjeździe z faworytem rozgrywek. No, każdy mecz ma swoją historię w Skarszywie, też powiem szczerze, że zagraliśmy w fragmentach bardzo dobrze, a przegraliśmy. Zdecydowała druga połowa, tak, znaczy niuanse tak piłkarskie, tak trzeba to nazwać. Natomiast no dzisiaj ten poziom był słabszy zdecydowanie niż to, co zagraliśmy w czwartek. Dlatego wydaje mi się, że ten mecz in minus. W czwartek to była sportowa realizacja, to raz się wygrywa, raz się przegrywa. Natomiast no dzisiaj uważam, że ten mecz powinniśmy wygrać zdecydowanie, mimo że derby i dużo emocji wokół tego. No ale to jest też rywalizacja, to jest sport i gratuluję przeciwnikowi, że się zdobył na to, żeby tutaj punkt jeden wywieźć. Trenerze, wy jesteście mocniejszym zespołem niż w poprzednim sezonie? Kadrowo czy umiejętnościami? Kadrowo, umiejętnościami i jeśli chodzi o przyszłość, czy możemy upatrywać was w roli faworyta? Na pewno zespół jeszcze nie gra tak płynnie jak w tamtej rundzie. Wszystko jest przed nami. Wydaje mi się, że dopiero uzyskamy formę taką optymalną, umiejętnościową. Natomiast czy kadrowo? Dużo zawodników odeszło od nas. Borykamy się w tej chwili z kilkoma kontuzjami. To są też zawodnicy kluczowi, którzy nie grali dzisiaj. No i nie ukrywam, że momentami no, mam dużą zagwozdkę, co zrobić w meczu, żeby zrobić zmianę ofensywną. No ale to się, mam nadzieję, za chwileczkę wszystko wyjaśni, co do naszej przyszłości. To może się okazać, że to będzie trudniejszy sezon niż poprzedni. Ta wasza szansa w rywalizacji, na przykład w poprzednim sezonie z Zewką, która gubiła notorycznie punkty, no takie coś się może nie powtórzyć i ta szansa już może nie być taka wielka, jak to jeszcze kilka miesięcy temu. No szkoda, że nie awansowaliśmy, bo byliśmy bardzo blisko. W tym roku też są apetyty duże, ale no to jest sport, każdy chce wygrać, każdy chce awansować. Po to się gra każdy mecz, żeby wygrać. No zobaczymy, przed nami dużo jeszcze meczów jest. Nie ukrywam, że na tą chwilę na pewno musimy przemyśleć pewne działania, uspokoić w ogóle zespół, tak żeby zagrał to, co potrafi, żeby wszedł na jakieś obroty takie, jakie sobie wymarzyłem kiedyś.